Dziś w serwisie informacyjnym Telewizja Obiektyw m.in. rodzina 19-letniego Artura z Iwonicza prosi o pomoc. Budynek dawnego dworca kolejowego w Krośnie czeka gruntowna modernizacja. Zmiany w przepisach głównym tematem tegorocznej konferencji Podkarpacie dla biznesu w Rzeszowie. Ruszyły zapisy na artystyczne ferie zimowe organizowane przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 19-letni Artur z Iwonicza jesienią ubiegłego roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Niedawno, po prawie 3-miesięcznym pobycie w szpitalu, Artur wrócił do domu. Chłopak nie chodzi, ma obrzęk mózgu i wymaga rehabilitacji. Najbliżsi Artura proszą o wsparcie. Syn miał krwiaka na mózgu, ma do tej pory liczne stłuczenia głowy, tam mózgu. Nogę miał złamaną, miał operację, rękę, miał płuca. Stłuczone, prawda, wątrobę, śledzione. No także jego stan był bardzo krytyczny. Na obecną chwilę, no tak jak mówiłam, nie ma z nim żadnego kontaktu. Rodzina wyczerpała już wszystkie możliwości. Matka Artura apeluje o pomoc. Ja byłam na przykład w gminnym ośrodku pomocy, to mi powiedzieli, że jak ja na obecną chwilę pracuję, mąż jak pracuje, to mi się żadna pomoc nie należy. Jak ja się zwolnię z pracy, no to wtedy jakąś pomoc dostanę. Jakąś tam tymczasowo, finansową może, no nie wiem, na jakiej to zasadzie ma polegać, bo na przykład opiekę jakąś do Artura, żeby ktoś przyszedł, to raczej nie, bo ma nas. W imieniu Artura, całej mojej rodziny, chciałam apelować wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową, materialną, rzeczową, co kto może, żeby po prostu pomógł. Rehabilitant mi jest potrzebny, lekarze, wszyscy. Kto tylko może, niech mi pomoże. Szczegółowe informacje można znaleźć na specjalnie stworzonym profilu na Facebooku Pomoc dla Artura. Budynek dawnego dworca kolejowego w Krośnie czeka gruntowna modernizacja. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby etnocentrum ziemi krośnieńskiej. Nowa instytucja kultury ma zostać otwarta w przyszłym roku. Na realizację projektu miasto otrzymało ponad 13 milionów złotych z Unii Europejskiej. Po wielu staraniach powstał projekt etnocentrum, czyli zupełnie nowej instytucji kultury w mieście, która ma przybliżać żywą tradycję, która na tym terenie i nie tylko w Krośnie, ale w okolicy, na obszarze powiatu krośnieńskiego była obecna, wszechobecna, obecnie zapomniana. Chcemy w tym budynku za sprawą właśnie tego projektu, który zyskał dotację Unii Europejskiej ponad 13 milionów złotych, stworzyć nową rzeczywistość, która będzie integrować młode i starsze pokolenie poprzez bardzo atrakcyjne wyeksponowanie wielu funkcji, które tam będą, a więc warsztatów, spotkań, wystaw, prezentacji. Będziemy stwarzali bardzo ciekawą przestrzeń do spędzania czasu. Obecnie budynek znajduje się w fatalnym stanie. Wkrótce magistrat ogłosi przetarg na wykonawcę remontu zabytkowego obiektu. Nową instytucją kultury będzie zarządzało Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Dodatkowo magistrat zapowiada także rewitalizację najbliższego otoczenia budynku. Krośnieński dworzec ma zostać zmodernizowany. W przyszłości powstanie tam centrum przesiadkowe. Zmiany w przepisach głównym tematem tegorocznej konferencji Podkarpacie dla biznesu w Rzeszowie. Podczas spotkania przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Izby Administracji Skarbowej rozmawiali na tematy związane ze zmianami w przepisach dotyczących opłacania i rozliczania składek ZUS, ochroną danych osobowych, prawem podatkowym, a także bezpieczeństwem i higieną pracy. Czwarta edycja konferencji Podkarpacie dla biznesu została zorganizowana przede wszystkim z myślą o zmieniających się przepisach prawa. Są to zmiany, które dotyczą zarówno pracodawców, przedsiębiorców, ale także pracowników, nie tylko sektora prywatnego, ale również sektora administracji publicznej. Od tego roku obowiązują nowe przepisy prawa podatkowego, zgodnie z którymi obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w wersji elektronicznego pliku JPK VAT dotyczy także mikroprzedsiębiorców. Z kolei w maju wejdzie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Tutaj mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt to od tej strony pracodawców, przedsiębiorców. W inny sposób muszą myśleć o ochronie danych. Muszą bardziej koncentrować się na procesach przetwarzania danych. Muszą oceniać ryzyka. Dotąd to było bardzo formalnie traktowane. Z drugiej strony mamy wzmocnienie praw osób i to jest też ważne. Dużo więcej praw dla każdego z nas.
dla osób, których dane dotyczą, które muszą być realizowane przez przedsiębiorców i instytucje publiczne. Dla przykładu, dotąd mieliśmy prawo do usunięcia danych. To prawo zostało rozbudowane w odniesieniu do takiej działalności internetowej i ono się pojawia jako prawo do zapomnienia. To dużo daje, daje duże nadzieje. Oczywiście to chyba zapomnieć się nie można i nie możemy być zapomniani w internecie, ale możemy na przykład żądać usunięcia wyników wyszukiwania, jeżeli tam są informacje, które są nieaktualne. Konferencję Podkarpacie dla biznesu zorganizowali Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Politechnika Rzeszowska. Urzędnicy rzeszowskiego ratusza opracowali specjalny program, który ma zmniejszyć korki w okolicach hali pod promie i stadionu miejskiego. Największe korki tworzą się, kiedy rozgrywane są tam mecze, zauważa Maciej Chłotnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa. Wkrótce sytuacja ma się jednak zmienić. Podczas imprez sportowych sygnalizacją świetną w okolicach hali i stadionu miejskiego będzie sterował specjalny program. Światła będą ustawione w ten sposób, żeby jak najszybciej mogli kierowcy opuszczać hale przy podpromiu, równocześnie też nie blokując sąsiednich skrzyżowań. Podobna sytuacja będzie też na skrzyżowaniu Powstańców i przy stadionie miejskim i hetmańskiej. Tam też będzie taki montowany specjalny program i będzie oczywiście uruchamiane w ten czas, kiedy będą kończyć się te imprezy sportowe. I w ten czas to powinno choć trochę pomóc, żeby ruch w tych dwóch miejscach był bardziej płynny. W Rzeszowie ma powstać projekt uchwały, który ustanowi zasady i warunki umieszczania w przestrzeni miejskiej tablic reklamowych. Za uporządkowaniem przestrzeni miejskiej opowiedzieli się w grudniu rzeszowscy radni. To, co widzimy w tej chwili w mieście, no to te nasze kamienice, które są naprawdę przepięknie odnowione z przełomu XIX-XX wieku, one są naprawdę bardzo ładne. Natomiast te wszystkie szyldy i reklamy tak naprawdę psują wygląd miasta i uważam, że powinno się jakoś ujednolicić, żeby to nasze miasto zyskało charakter, może właśnie taki z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast instytucja plastyka miejskiego na pewno pomogłaby konkretnym już przedsiębiorcom, konkretnym właścicielom kamienic i sklepów, w jaki sposób można byłoby zaprojektować taką reklamę, żeby ona była zgodna z charakterem miasta, zgodna z charakterem epoki. Poza tym, no cóż, no nie wszyscy mają wykształcenie plastyczne, a taki plastyk z doświadczeniem mógłby naprawdę doradzić, jak taka reklama mogłaby wyglądać. Zgodnie z ustawą z 2017 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rady gmin mają prawo ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń, a także ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z których mają być wykonane. Uczniowie podkarpackich szkół imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego wzięli udział w pokazie filmu Jako w niebie, taki w Komańczy, który odbył się 10 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Postać Stefana kardynała Wyszyńskiego bardzo mocno wpisana jest w Podkarpacie. Przede wszystkim jego biografia, która związana jest z pobytem w Komańczy, ale także z takim najważniejszym wydarzeniem, z powstaniem ślubów jasnogórskich. I to bardzo dobrze, że wreszcie powstał film o człowieku, który tutaj ma swoje miejsce. Fabularyzowany dokument przedstawia historię internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Filmowcy skupili się na pokazaniu klimatu, otoczenia i warunków, w jakich powstawały słynne śluby jasnogórskie, odczytane później w Częstochowie. W rolę prymasa tysiąclecia wcielił się Marek Kalita. Obok niego wystąpili m.in. Aleksandra Popławska i Jerzy Trela. Polska premiera filmu odbyła się 15 grudnia w krośnieńskim Art Kino. Wcześniej film prezentowany był w Parlamencie Europejskim oraz Instytucie Polskim w Rzymie. Ruszyły zapisy na artystyczne ferie zimowe organizowane przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W programie mamy przygotowane zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia wokalne, ale zapraszamy także do Art Kina. Tam we wtorek i w czwartek odbędą się dni kinowe, dni z filmem i z naszymi animatorami przed seansami będą prowadzone gry i zabawy dla najmłodszych. Zapraszamy oczywiście także na takie podsumowania tygodni. W jeden tydzień będzie to Foka Dance, w drugi z tych dni będzie spotkanie z studio piosenki Swing. Dzień ze Swingiem, będzie można wspólnie z nimi, młodymi artystami, pośpiewać
cudowne polskie i nie tylko przeboje. Zapraszamy także na dzień spotkania ze zwierzakami. Zapraszamy na podsumowanie ferii. Będziemy mieli bal karnawałowy, ale także 11 lutego odbędzie się spektakl Teatru Maska Gra. Zajęcia będą prowadzone od 28 stycznia do 9 lutego, od poniedziałku do piątku. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.